Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Będziemy dalej wpatrywać się w proroctwa o Izraelu i o świecie, a konkretnie rozważamy ciąg dalszy wyroczni Bożej przekazanej przez proroka Zachariasza w rozdziale 13, który zaczęliśmy. Jesteśmy w zasadzie w samym środku tej proroczej całości, która obejmuje rozdziały od 12 do 14. Także całe to proroctwo, jak wspominaliśmy, jest zapowiedzią duchowego odrodzenia Izraela. To jest naprawdę wielkie wydarzenie, które powinniśmy docenić, im bliżej pewnych wydarzeń jesteśmy. Za chwilę powiem dlaczego. Ich pojednania z Bogiem również tą samą drogą, którą świat nieżydowski ma szansę być pojednanym przez Mesjasza, który jest tą jedyną drogą, prawdą i życiem. Pierwsza część tego proroctwa od pierwszego wersetu 12 rozdziału zapowiada w jakimś czasie zbliżającym się do końca wielki konflikt o Jerozolimę. Dowiadujemy się, że nastąpi atak koalicji, światowej koalicji narodów przeciwko Izraelowi, narodów zwiedzionych przez moce ciemności, które chcą się nimi posłużyć, aby utrwalić na ziemi panowanie węża, tak byśmy powiedzieli w kontekście całego Słowa Bożego. Także Izrael, dowiadujemy się, staje do walki, nie poddaje się, nastąpi jakiś zryw, w pewnym momencie zaczyna wołać do Boga o pomoc, być może w jakiejś już bardzo dla siebie dramatycznej sytuacji. I ta pomoc zostaje mu udzielona, Bóg obraca ku nim swoją twarz z życzliwością, Bóg ich wspiera, Bóg jest ich mocą i oni zaczynają to czuć. Przywództwo Izraela zwraca się ku Bogu, szukają w swoich sercach Jego woli. I takim przełomowym momentem są wersety 9 i 10. Przeczytam krótko to, co ostatnio rozważaliśmy. Bóg mówi w owym dniu, 12 rozdział 9-10, będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Jednocześnie drugi proces zachodzi równolegle, lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu i możemy powiedzieć przez rozszerzenie na cały Izrael, wyleję ducha łaski i błagania. Czyli jest to inne z imion Ducha Świętego, który przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, ale też wołającym daje pomoc w skruszeniu własnego serca, co bywa bardzo trudne bez Bożej pomocy. Otwiera oczy. I coś takiego jest zapowiedziane, jeśli chodzi o Izrael. Czytamy, wtedy spojrzą na mnie, tego, którego przebodli, będą go opłakiwać. To jest to jedno z najwspanialszych pereł proroctw mesjańskich, Tanach, Biblii Hebrajskiej, czy też Starego Testamentu, o czym ostatnio mówiliśmy. Także możemy powiedzieć, że tu jest taki początek przełomu, potężnej, zwrotnej sytuacji. Bóg sam w pewnym momencie występuje przeciwko zatwardziałości narodów, które chcą unicestwić Jego naród, a równocześnie lituje się nad swoim dzieckiem, nad swoim synem pierworodnym, udziela mu duchowej pomocy, żeby on mógł do niego powrócić. I to jest wspaniała Boża łaska. Także i w tym, że on gotów jest ustanowić panowanie dobra i usunąć z tej ziemi zło. Chcielibyśmy, żeby wreszcie to zło zniknęło, tak? Żeby przestało nam dokuczać, żeby przestało nas dręczyć. I finalnie ono zostanie usunięte. I to też jest bardzo dobra wiadomość, że Bóg ma swój plan. I nie utrwali się to zło na jakąś nieskończoność.
I właśnie tutaj dochodzimy do takiego momentu kulminacyjnego. Bardzo, bardzo długiej historii, która zaczęła się upadkiem naszych prarodziców w ogrodzie Eden. Druga sekcja tego proroctwa, która właśnie od tego momentu zaczyna się, w zasadzie zaczyna mówić czy opisywać to, jak Izrael przeżywa taki swój narodowy zwrot ku Bogu. W terminologii hebrajskiej czy rabinicznej to jest pojęcie teszuwy. Teszuwa znaczy powrócić. Jeżeli szedłem złą drogą, to nie tylko zatrzymuję się i rozglądam, ale natychmiastowo odwracam się od tego całego zła i nie stoję w miejscu, ale zaczynam konkretnymi działaniami podążać w kierunku przeciwnym. Jeżeli mam coś do naprawienia, to naprawiam. Jeżeli mam się z kimś pojednać, to się pojednuję. Jeżeli mam kogoś za coś przeprosić, to go przepraszam. Ze skruchą, ze łzami, tak jak to jest potrzebne i adekwatne. Takie wskazania zresztą Izrael otrzymywał już w Torze, tak? Że jeżeli coś zrobiłeś, wyrządziłeś komuś krzywdę, to przepraszasz, ale też robisz wszelkie możliwe starania, żeby to z nawiązką wynagrodzić na przykład. I tutaj zauważymy też, jakie konkretne działania naród wybrany będzie podejmował, aby skutecznie powrócić do Boga. Także jesteśmy właściwie w samym środku tego opisu o powrocie Izraela do społeczności z Wszechmogącym. I cały ten opis kończy się niezwykle dramatycznym, ale też podniosłym momentem, kiedy Pan powraca na Górę Oliwną, kiedy Jego stopy znowu Góry Oliwnej dotkną. Więc mamy taką właśnie sekwencję zdarzeń. Uderzenie na Izrael jakiejś przyszłej koalicji, egzystencjalne, byśmy powiedzieli, zagrożenie całego Izraela, nie tylko jakichś jego pewnych części. Potężne wrzenie ogólnoświatowe przeciwko Izraelowi, które powoduje, że nie jest w stanie znaleźć już oparcia w żadnym mocarstwie. Tak jak w tej chwili na przykład czołowe mocarstwo świata ciągle jest pomocą dla Izraela, ciągle powstrzymuje. Ale to ewidentnie jest sytuacja, kiedy już takiej możliwości nie ma. I wtedy Izrael chwyta się w sumie tego, kogo od początku powinien się całkowicie uchwycić. Swojego Stwórcy, tego, który jest skałą Izraela. Myślę, że te okoliczności, tą atmosferę tego, co wtedy się wydarzy, możemy wnioskować z obecnie dziejących się wydarzeń jakoś tak lepiej właśnie zacząć rozumieć. Chociaż myślę, że to, co się dzieje teraz, nie jest nawet jeszcze wstępem. Także Pan przybywa osobiście, żeby wyratować powracającą do Niego resztkę narodu Izraela. Zbawioną już i oczyszczoną poprzez to, o czym będziemy tutaj czytać. Jest to potężne duchowe odrodzenie. Wydaje się, że te wydarzenia w większości, choć może ich początek już obserwujemy, kiedy Jerozolima zaczyna już powoli stawać się tym ciężkim kamieniem, tak? Czy pucharem taczania w jakiejś takiej stępnej fazie. Że te zasadnicze wydarzenia tutaj opisane jednak przynależą do tego, co określamy jako wielki ucisk. Znany nam też z Księgi Objawienia i z innych miejsc. A zstąpienie Pana na Górę Oliwną, to już jest sama końcówka, sam finał i przejście z obecnej ery, obecnego eonu do następnego. Także wielu zadaje sobie to pytanie i to jest poważne pytanie, czy w takim sensie wchodzimy w czas ostateczny, w sensie ścisłym, tak? Czyli dokładnie to, co obserwujemy teraz, czy to już jest początek całej sekwencji zdarzeń, która doprowadzi do początku wielkiego ucisku. Dobre pytanie. Konia z rzędem temu, kto by nam to jasno wyklarował. Ale chociaż pewno nie ma nikogo takiego pośród nas, to jesteśmy zobowiązani, aby patrzeć i czuwać.
Innymi słowy, czy te wydarzenia na świecie będą tak się odpalały jedne od drugich, eskalacja od kolejnej eskalacji, katastrofa od katastrofy, prowadząc nas do objawienia się Antychrysta. Teoretycznie byłoby to możliwe. Załóżmy, że świat stoi na skraju potężnego konfliktu, czy armie wręcz ruszają na siebie i nagle wszyscy drżą, narody już są pół oszalałe ze strachu, bo broń jest też straszliwa, o części wiemy, o wielu różnych rodzajach broni nie wiemy. Są chowane na właśnie taką okazję. Media już tylko przebierają nogami, tak, żeby przedstawić to jeszcze w czarniejszych barwach niż w rzeczywistości. No więc jest powszechny lęk narodów i ktoś nagle wychodzi ze wspaniałym planem pokojowym. Prawda, jakaś oferta trwałego pokoju i bezpieczeństwa i wszyscy mówią, ach, ta gorycz minie, wreszcie wrócimy do tego, co było wiele lat temu, jakaś cisza, spokój. Ulżyło nam wszystkim, tak? Weźmy, zaakceptujmy ten plan, oddajmy całą naszą wolność, bezpieczeństwo i pokój będą tutaj dla nas ważniejsze. Widzimy, że w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii, też po tych ostatnich wydarzeniach na skalę globalną, to staje się całkiem realne. Na pewno możemy powiedzieć jedno, że poprzez to wydarzenie ono wyłamuje się trochę z szeregu tych innych konfliktów, jakie Izrael przechodził. Tak? Nawet tych ataków terrorystycznych, które były w latach 90. czy później, więc ta Boża wskazówka znowu mocno drgnęła. I chociaż nie znamy dokładnej, ani nawet przybliżonej daty przyjścia naszego Pana, to wiemy, że scena pod te wydarzenia byłaby już praktycznie gotowa. Aczkolwiek nie wiemy, czy ten właściwy ciąg zdarzeń już się zaczyna. Ale to, co możemy też powiedzieć, to, że to jest trochę tak. W tym wszystkim Pan Bóg uczestniczy. On będzie odgrywał suwerenną, zasadniczą rolę. On mówi, to ja z Jerozolimy czynię ten puchar tarczania. To nie jest tak, że wbrew mojej woli tutaj coś się dzieje. Świat będzie poddany próbie, ponieważ trwa w buncie, a ja chcę tą sprawę wreszcie zakończyć, tak? Ileż tego cierpienia, ile tego wszystkiego. Także mamy tutaj założony pewien scenariusz i jak to bywa z wielkimi reżyserskimi takimi właśnie wystąpieniami, często jest coś takiego jak próba generalna, tuż w przededniu tego właściwego wystąpienia. Czasem druga próba, czasem trzeba jeszcze coś dołożyć, poprzestawiać. Więc można myśleć w takich kategoriach, że jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko, że może to być w pewnym momencie coś na kształt próby generalnej. Widzimy, że na tej proroczej scenie jeszcze tych elementów różnych przybywa. To, o czym z dużą dozą pewności można powiedzieć, to, że wielkim proroczym znakiem było ponowne zgromadzenie Izraela, tak, Alija, którym poświęcaliśmy wcześniejsze wykłady, ocalenie Izraela poprzez te wszystkie wieki. Jeżeli ktoś by pytał właśnie, czy aby na pewno jeszcze trwa przymierze Boga z Izraelem, czy Izrael, czy to państwo ma jakiś proroczy wymiar, to jest trochę sprzeczność sama w sobie. O coś takiego można by zapytać, czy mówić, że nie ma Izrael, już pozbawiony został tej szczególnej relacji z Bogiem. O coś takiego można by zapytać, nie wiem, w przypadku Kananejczyków na przykład, którzy rzeczywiście nie byli wybrani, zbuntowali się przeciw Bogu i zostali za to ukarani, już ich nie ma. Ale pytać o Izrael po takiej historii, po takich dziejach, to odpowiedź jest samonarzucająca się. Poprzez sam fakt, że tam są, że żyją, że mają samoświadomość jako Żydów. Nie dałoby się tego inaczej, gdyby nie mieli szczególnej Bożej opatrzności. A Bóg prowadzi to wszystko do jakiegoś konkretnego planu. Nie mówiąc o jakichś innych argumentach. Także oprócz
Alii i powstania państwa Izrael, odrodzenia się, o czym też mówiliśmy, kiedy Bóg rzeczywiście wysłał światu potężny sygnał, że Jego Słowo jest żywe, że On ma dobrą pamięć, że On się upomina o wypełnienie tego wszystkiego poprzez te różne niezwykłe zdarzenia, okoliczności, które temu towarzyszyły i przez całą 75-letnią historię Izraela. No teraz jeszcze do tego wszystkiego dochodzi takie ułożenie sceny międzynarodowej, globalnej wokół Izraela, które zaczyna też coraz bardziej pasować do tych różnych eschatologicznych wizji. No bo trudno by mówić o koalicji narodów, o wrzeniu narodów, prawda, w czasach Imperium Otomańskiego, kiedy Izrael jest jakoś zapadłą dziurą w XIX wieku, kiedy wokoło jest praktycznie całe jedno obumierające już imperium, ale i tak nie ma to żadnego znaczenia, bo mało kto tą ziemią tak naprawdę się interesuje. Skąd nagle narody miałyby same siebie wystawiać na rzeź za to, czym powiedzmy była ziemia Izraela pod koniec XIX wieku. Teraz jest zupełnie inna sytuacja. Bądźmy tego świadomi. Te nowe linie podziałów, które teraz zaczynają być na świecie, kształtujące się naprędce różne sojusze, prawda? Kto z kim, przeciwko komu, a może lepiej tak, a może tam, a może zajść kogoś od tyłu, a może niech pierwsi ewentualnie jacyś tam uderzą, a my się potem włączymy, tak? To wszystko są różne strategie teraz opracowywane w różnych punktach świata, które kiedyś mogą zaowocować właśnie tym, że każdy będzie chciał każdego przechytrzyć. I nawet jeżeli ktoś nie będzie chciał bezpośrednio atakować Izraela, to przynajmniej nie będzie chciał się pozbawić uczestnictwa w walce o jakiś prymat globalny. I to wszystko dzisiaj jest bardzo realne. Ale z Biblii my to znamy. Imperia rodziły się w bólach i imperia odchodziły w bólach. Kiedy jedne słabnęły, jak nie Babilonia, prawda, to Medopersja, potem Aleksander Wielki, to co było po nim, zawsze to były ciężkie czasy dla całego, można powiedzieć, porządku światowego, jaki w danym czasie istniał. Każdy chciał się później jakoś odnaleźć w nowej rzeczywistości, ewentualnie nie chciał dać się zepchnąć ze sceny i nie inaczej jest dzisiaj, tylko bardziej. Więc Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy czuwali, modląc się cały czas. To jest przepiękne stwierdzenie, bo to jednocześnie wyjaśnia istotę czuwania, prawda, właśnie w takim sensie oczekiwania na naszego Pana. Czuwajcie, modląc się, tak jakby dwie strony tego samego medalu. No bo czuwać można zrozumieć różnie. Mogę, nie wiem, przez noc kazać rodzinie co godzinę, prawda, wartę wystawić, no to też jest czuwanie. Albo w jakiś inny sposób. Ale tutaj mamy to ułatwienie, tak? Nie przywiązujcie się tak bardzo do spraw tego świata, żebyście nie byli gotowi tego zostawić w razie potrzeby waszych serc, tak? Żeby nie były ociężałe przez to wszystko, przez te troski. I bardzo ważne, czuwajcie modlitwą. Czuwajcie modlitwą, ale do Boga, a nie do telefonu na przykład. Ponieważ On jest prawdziwym źródłem realnych informacji. Także jak się modlić w tych czasach? To też jest bardzo ważne pytanie, które wiąże się z tym też, jak rozumiemy rolę Izraela w czasie ostatecznym. Teraz mam wrażenie, że no, ponieważ Izrael w takim okolicznościach znowu wrócił na pierwsze nagłówki i tak dalej, że ten temat jakby zyskał na popularności i wielu próbuje przejść taki przyspieszony kurs izraelologii. No ale widać, że to wszystko nie jest takie proste. Kiedyś bodajże Arnold Frutenbaum nazwał Izrael brakującym ogniwem teologii chrześcijańskiej.
Tak, mamy w teologii tam różne działy, naukę o Bogu, o zbawieniu, o grzechu, o tym, o tamtym, a jakoś Izrael nie. Czyli można było się obejść. No, widać obecnie, myślę, że lepiej w takich sytuacjach być duchowo przygotowanym, umieć rozeznawać. Zwłaszcza, że znowu nastąpił taki przeskok, jeśli chodzi o informacje. Widzimy, że zaostrzył się konflikt między prawdą a kłamstwem, między światłością a ciemnością. Ludzie chodzą nieustannie w goglach, tak. Wiemy, o co chodzi. Ja myślę, że nawet jak nie patrzą w telefony, to i tak ciągle na świat patrzą przez gogle Google. Ktoś to wszystko zapośrednicza. Radykalizuje nas wszystkich, wzburza, powoduje, że żyjemy jakąś nienormalnością, powiedzmy sobie szczerze, bo taki jest styl podawania tych wszystkich informacji. To kształtuje nie tylko to, co wiemy, czy co myślimy, ale w ogóle w jaki sposób myślimy. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Żebyśmy nie byli miotani raz tu, raz tam, jak na wzburzonym morzu, kolejną informacją z tej strony, z tamtej strony. Także ja sam mam taki fanklub, tak to nazywam, na WhatsAppach i Facebookach i tak dalej, i co jakiś to wierzący są ludzie i nie wiem, tak wzięli mnie jakoś na celownik i podsyłają mi jakieś informacje, takie co gorsze o Izraelu, jak już coś tam zmajstrują. I z takimi podpisami, czy tak postępuje naród wybrany, a co ty myślisz, jak to tak można, że tam coś. Duża część z tego to jest taka trzeciorzędna zupełnie propaganda, nie wiem skąd zupełnie pochodząca i chcą mnie tym oświecić. Zdarzają się, no ja sam bym mógł podać takie bardziej rzetelne informacje, które by mogły ich zdziwić. Też negatywne, tylko że właśnie to pokazuje, jak bardzo niektórzy są nieprzygotowani, tak? Łapią to wszystko i nie umieją odróżnić ziarna od plew. Ale to tylko jest jak gdyby taka mała dygresja. Myślę, że takim antidotum nie są żadne takie przyspieszone kursy, czy jakaś wiedza w pigułce, bo to teraz każdemu na czasie zależy, albo 5 punktów o tym czy tamtym. Tylko jednak takie bardziej długofalowe, rzetelne zgłębianie bardzo skomplikowanej materii Bożego Słowa. Można też temat Izraela zignorować, ale nie wiem, na jak długo się to da, bo jak widzimy, to przyjdzie do nas. Więc żeby nie być zdezorientowanym, jak powinniśmy jako Kościół modlić się o Izrael? Apostoł Paweł sam powiedział, Rzymian 10:1, moja modlitwa zmierza do zbawienia Izraela. Tam wprowadza właśnie rozróżnienie, gdzie Izrael cały czas jest wyraźnie takim podmiotem Bożego działania, gdzie jest przewidziane zbawienie Izraela, nie tylko w sensie grupy Żydów, którzy tam, nie wiem, w którymś momencie się nawrócą i dołączą do innych narodów. Ale Bóg ocali ten cały swój projekt Izrael. I gdzieś kiedyś u końca czasów właśnie ten oczyszczony, zbawiony naród wybrany plus wybrani z narodów razem będą tworzyć rzeczywiście jeden lud Boży i rzeczywistość tej niebiańskiej złotej Jerozolimy. Także myślę, że Paweł przewidując ostateczne zbawienie Izraela znał też proroka Zachariasza, chociaż go tam bezpośrednio nie cytuję, i wiele innych proroctw. Chcę bardzo mocno podkreślić, to nie jest tylko taka rzecz tam gdzieś na Bliskim Wschodzie, daleko od nas. Ta teszuwa, o której mówimy, to wielkie Boże zwycięstwo w dziejach. Bóg poręczył to osobiście swoją przysięgą. On to wykona. Stójmy po właściwej stronie. Nie w charakterze oskarżycieli,
nie w charakterze kogoś, kto osądza. Szczególnie dzisiaj to jest takie łatwe, to nic nie kosztuje. Jesteśmy anonimowi, wypowiadamy pochopnie różne rzeczy. Mówię szeroko, może nie my tu zgromadzeni, ale taka jest maniera, tak? Jakby nagle zasady, prawda, wypowiadania się w miłości, tego, co buduje i tak dalej, obowiązywały wszędzie, tylko nie w tych mediach społecznościowych. Teszuwa Izraela, o której czytamy, to jest domknięcie historii obecnego wieku, tak? Ta historia się skończy, historia bólu, cierpienia, wojen. Jest to otwarcie wrót jednocześnie do ery królestwa. To będzie właśnie ten właściwy moment przejścia stąd do tamtąd. Oczywiście do milenium, do tysiącletniego królestwa, które będzie taką fazą pośrednią do przyjścia nowej, nastania nowej ziemi i nowych niebios. Więc stąd apostoł Paweł, Rzymian 11:15 mówi, jeżeli, prawda, nawet Bóg działa poprzez porażki Izraela, kiedy oni nie rozpoznali Mesjasza, a to stało się błogosławieństwem dla pogan, no czego owocem my tu jesteśmy, to o ileż bardziej ich pełnia, to o ileż bardziej ich powrót. I pyta tak, czym będzie przyjęcie ich, albo przyjęcie przez nich Mesjasza, jeżeli nie powstaniem do życia z martwych. To jest nadzieja tysiącletniego królestwa, odrodzenia całej ziemi i napełnienia Bożą chwałą. Także poprzez to, co, o czym tu czytamy, Bóg uwielbi swoje imię i tym uwielbieniem będzie napełniał ziemię. Także mówimy tu o jednym z najpotężniejszych, najdonioślejszych wydarzeń, o ogromnych skutkach i konsekwencjach dla nas i też no, dla świata niewidzialnego. Ponieważ ta stopa diabła wsadzona w nasze drzwi zostanie brutalnie z nich wypchnięta. Także chciałbym jeszcze tą sytuację opisywaną przez Zachariasza obudować takim kontekstem wcześniejszych wypowiedzi. Przeczytam kilka takich miejsc. Wiem, że to jakąś chwilkę zajmie, ale robię to świadomie, żebyśmy potem, mając tą podbudowę, przeszli do tego, co mówi Zachariasz. On nie wymyślił sobie tego tak nagle. To ja tu mówiłem o czymś w poprzednich rozdziałach, a teraz nagle będę mówił o tym, jak Izrael się upamiętuje. To jest w środku, w sercu pewnych zapowiedzi. Zaczniemy od tego wyjściowego tekstu, który kiedyś już czytaliśmy z 5 Księgi Mojżeszowej. Kiedy Bóg właściwie, stawiając Izraelowi wybór między błogosławieństwem i przekleństwem, w gruncie rzeczy, no ze względu na to, co się stało, na ich wybory, przedstawia taką historię Izraela w zarysie. I ta historia Izraela, poprzez ogromne błogosławieństwo, jakie oni otrzymali, aż różne przekleństwa, które nieposłuszeństwem na siebie ściągnęli, tak? Łącznie z wygnaniem, kończy się jednak wielkim finałem zwycięstwa Bożego. I przeczytam tylko 3-4 wersety. 30 rozdział, werset 4. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze. Czyli jak wiemy, tutaj jest wspomniana Alija XX wieku czy XIX i jeszcze trwająca. I sprowadzi cię Pan Bóg twój do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie. Więc też jest jednoznaczna dezygnacja. To nie będzie Uganda, to nie będzie Madagaskar, ale ziemia, którą posiadali twoi ojcowie. I posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców. Tego jeszcze nie ma, ale Bóg pokazuje, że jest w stanie to zrobić, tak? Ponieważ widzimy ogromny sukces kraju, którym jest Izrael. I tylko jacyś niebotyczni zazdrośnicy mogą tutaj próbować temu zaprzeczyć. Ale jest coś ważniejszego. I w zasadzie dzisiaj być może jesteśmy tak pomiędzy tym 5 a 6 wersetem, bo Bóg mówi, że na tym nie skończy. I obrzeże Pan Bóg twój twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy twojej
abyś żył. I w zasadzie rozwinięcie tego proroctwa, a obrzezanie serca jest metaforą pojednania, możemy śmiało powiedzieć, w Nowym Przymierzu przez Mesjasza. Tylko to dopiero później się objawiło. Ale nie chodzi już tutaj o to zewnętrzne, prawda, ale to najgłębsze odrodzenie, które jest przez jego dzieło. I tutaj w zasadzie Zachariasz rozwija te dwa wersety. I dalej, włoży zaś Pan Bóg Twój wszystkie te przekleństwa na Twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy Cię nienawidzili i prześladowali. To tak jakbyśmy czytali to, co było przed chwilą, tak? Oto w tym czasie, mówi Zachariasz, będę dążył, aby zniszczyć narody, które przeciwko Tobie występowały, a na Ciebie wyleję ducha łaski i ducha błagalnej modlitwy. A wcześniej jest to poprzedzone czym? Zgromadzeniem Izraela. Także powiedzmy sobie, że to się dobrze wpisuje. Są różne miejsca, ale chciałbym takie bardzo kluczowe, mówiące właśnie o tym przyszłym odrodzeniu Izraela, w czym jest nadzieja wszystkich narodów świata, błogosławieństwo dla wszystkich rodzin ziemi. Popatrzmy do Jeremiasza, bardzo znane miejsce. 31 rozdział, często cytowane w kontekście zapowiedzi Nowego Przymierza, tylko że ono bywa cytowane właśnie w takiej skróconej formie, dopasowane do Ewangelii w kontekście nie Żydów, ale ona ma też swój kontekst dla Żydów i na to chciałbym zwrócić uwagę. 31:31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem. Czyli tak, czasami jest taki zarzut, że Izrael był tylko pod jarzmem przymierza zakonu, Tory, i niestety złamali i w tym momencie skończyło się ich wybranie. Właśnie tutaj ten tekst mówi coś innego, z innym odwołaniem, że Bóg rzeczywiście zawarł z nimi takie przymierze już po Abrahamie. Oni je zerwali, ale Bóg ich nie zostawia w takiej sytuacji, tylko mówi, będę ratował to wszystko. Odnowię to przymierze i zawrę z wami takie przymierze, którego już nie dacie rady zerwać. Ja bym nawet tak powiedział. I chwała Bogu za to, bo gdyby nie On, to gdzie byśmy byli? Które oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon, czy też moją Torę, moje słowo w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To już są kategorie właśnie nowego przymierza, które nasz Pan Jezus Jeszua zawarł przed swoją śmiercią, tak, podczas wieczerzy sederu paschalnego. Co więcej, już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż oni wszyscy znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. To też jest bardzo ważne, od najmłodszego do najstarszego, czyli to będzie zbawiony cały Izrael. Kto się nie będzie w tym mieścił, wcześniej zostanie zmieciony ogniem Bożego sądu. Każde niewierne serce w Izraelu, od najmłodszego do najstarszego. I nie będą musieli takich kazań mówić, czy zakładać szkół biblijnych, tak? Dlaczego? Bo Duch Boży będzie bezpośrednio do każdego przemawiał. To będzie już tylko wspólne oddawanie Jemu chwały. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nie wspomnę. To jest też bardzo ważne. Tak, złamali to przymierze, tak, obciążyli się bardzo ciężko tymi wszystkimi grzechami, ale ja tych grzechów już nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień. I dalej Bóg wymienia swoje te atrybuty Stworzyciela i absolutnego suwerena nad całą ludzkością. Czyli proroctwo Zachariasza też od tego się zaczyna. Tak, co Pan Bóg powiedział na temat Izraela 12:1. Jeśli by te prawa miały się przede mną zachwiać, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.
To jest ze sobą powiązane. Ten wielki Pan, ten wielki Stwórca, widząc błądzenie swojego narodu, widząc jego upadek i złamanie tego przymierza Tory pod Synajem, mówi, rzucam im koło ratunkowe. Na tym nie koniec, tak? Zawrę z tym domem nowe przymierze jako suwerenny Pan. Co więcej, gdyby komuś chodziło po głowie, że może być inaczej, albo rzeczywiście można ich zgładzić całkiem, to mówi, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze, zbadane fundamenty ziemi i tak dalej, tak ja nie odrzucę Izraela, pomimo tego wszystkiego, co uczynili. Pomimo tego wszystkiego, co mi właśnie w tych WhatsAppach przysyłają. Wolałbym, żeby niektórzy zamiast, prawda, za dużo muzyki ciężkiej słuchali bardziej Słowa Bożego, to wtedy by im się to wyprostowało. Także niesamowite to jest, myślę. A jeszcze dodam taką rzecz, żebyśmy cofnęli się o 2-3 wersety przed ten 31. Werset 27. Oto idą dni, mówi Pan, w których obsieje dom izraelski i dom judzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcym. To jest zapowiedź rozmnożenia potomstwa, czyli zgromadzania i tego przyrostu demograficznego, który obserwujemy. I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać, wypleniać, czyli to są te czasy kary, rozproszenia i sprowadzać jeszcze się, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić. Tu jeszcze są inne ciekawe rzeczy, natomiast chcę powiedzieć, że tutaj znowu odtworzony jest ten schemat zalążkowo objawiony w Torze. Tak? Najpierw ich zgromadzę, sprowadzę, uczynię ich w tym znowu szczęśliwym w ziemi ich ojców, prawda? I obrzeże ich serce, prawda? Czyli i zawrę z nimi nowe przymierze po kilkuset latach się tutaj dowiadujemy, co nam właśnie tutaj uzupełnia ten kontekst. I dlatego też, żeby to mogło nastąpić właśnie to zwrócenie się Żydów ku Bogu, najpierw musi nastąpić ich zgromadzenie w tej ziemi, bo to będzie miało wymiar narodowy. I teraz może przejdźmy do księgi Ezechiela. Jest paralelny tekst w 36 rozdziale, ale jeszcze chciałbym, byśmy zajrzeli do 11 rozdziału, bo też tutaj mamy kilka ciekawych zdań. Ezechiela, 11 rozdział od 17 wersetu. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. Czyli znowu przewidziany jest koniec diaspory i zgromadzenie. Wtedy, to jest bardzo ważne słowo, wtedy, po tym zgromadzeniu, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali praw, wykonywali je, będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. O właśnie, też ważne stwierdzenie. Wtedy będą mi ludem, ja będę im Bogiem. To są takie właśnie zaślubiny Boga z Izraelem na nowo, prawda? Odnowienie tej przysięgi miłości. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włoży ich postępki na ich głowy. Więc będzie sąd zarówno nad Izraelem, niewierzącym, niewiernym, jak i nad narodami, które chcą zniszczyć Izrael i sprzeciwiają się Bożemu planu. I przejdźmy może do tego 36 rozdziału. I znowu, to co przeważnie jest taką esencją, co się czyta w kontekście zapowiedzi Nowego Przymierza, to jest werset 26 i 27. I dam wam nowe serce i nowego i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw przestrzegać będziecie i wykonywać je. Więc jest tutaj jak gdyby ta sama zapowiedź. Dalej 28 będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom, jakżeby inaczej. Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Ale co więcej, wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Czyli to jest to, wyleję na was ducha łaski i błagania. Dam wam szansę upamiętania.
31 i 32 też są bardzo ważne, bo mówią o naturze Bożego działania z Izraelem. I znowu to stoi na przekór wielu obiegowym poglądom. Wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre. I będziecie się brzydzić z samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Więc to jest w odpowiedzi właśnie na to pytanie, no to jak to? Prawda, takie szydercze, to naród wybrany i tak dalej. No a któż z nas jest taki doskonały, chciałoby się powiedzieć. Najważniejsze jest to, że Bóg doprowadzi Izrael do czegoś takiego. Co więcej, oni sami siebie w pewnym momencie będą się brzydzić, przynajmniej niektórzy z nich, ale Bóg nimi się brzydził nie będzie. I mówi, nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan. Niech to będzie wam wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania domu izraelski. Nie ze względu na was, na to, co wy możecie zasłużyć, przynieść mi i tak dalej, ze względu na moje imię. I to jest niezwykle ważne, bo kiedy afirmujemy ten Boży wybór, kiedy modlimy się o powrót Izraela do Boga, to jednocześnie przyczyniamy chwały Jego imieniowi. A jak mówimy coś odwrotnego, to ujmujemy Jego chwały, prawda? Mówimy, Boże, nie jesteś w stanie tego upartego narodu doprowadzić do punktu błogosławieństwa. I znowu jeszcze bym proponował, byśmy cofnęli się nieco, żebyśmy ten schemat sobie utrwalili. Werset 22 też to potwierdza. Ja działam nie ze względu na was, lecz na moje święte imię. Wy je znieważyliście, tak, to jest prawda, a ja ciągle działam, a ja jestem wierny, a ja uparcie was kocham i nie przestanę. Dlatego uświęcę moje wielkie imię. Gdy, koniec 23, na ich oczach okaże się świętym wśród was. I zbiorę was spośród narodów, czyli tu Bóg mówi, że w ten sposób wyraża świętość swojego imienia, kiedy zbiera Izrael spośród narodów, czyli to, co obserwowaliśmy, tak? Właśnie te powroty, te alije, tą ciężką mękę dziejów, tak? Te wszystkie opory i ich pokonywanie. Nie wiem, czy zauważyliśmy. Bóg mówi, że w ten sposób okazuje świętość swojego imienia. To jest realna Boża ręka działająca na świecie. Nie możemy tego przeoczyć. I zgromadzę ze wszystkich ziem, więc to jest bardzo precyzyjne, ze wszystkich ziem, ponieważ wtedy nie były to jeszcze wszystkie ziemie. I sprowadzę was do tej waszej. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. Wyobraźni proroczej tamtego czasu może mogli sobie wyobrażać, że chodzi o jakiś nowy sposób lewickiego oczyszczania, tak? Bo takie miało miejsce w tamtych czasach. Dlatego, że jeszcze nie objawiło się to wspaniałe zbawienie przez krew Mesjasza. I to nas teraz szybko prowadzi już do Zachariasza. 13 rozdział, 1 werset mówi tak. W owym dniu, mówi Pan, dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Żeby za dużo się na tym nie zatrzymywać, powiedzmy wprost, z naszej perspektywy to jest źródło, które płynie z krzyża Golgoty. Tam wytrysnął zdrój przebaczenia i nowego życia, daleko lepszy niż to, co było na początku, jeśli chodzi o przybytek i tamte sposoby oczyszczenia. Dotyczy to nas, dotyczy to również jak najbardziej Izraela, do którego Ewangelia jest jako pierwszy skierowana, a potem też do pogan. I to nagle Bóg mówi, będzie szeroko otwarte. To nie będzie właśnie kropelka, to jest potężny strumień, fontanna, potężne źródło. Dla nikogo nie zabraknie, kto zechce. Myślę też, że można to skojarzyć z tym przebitym bokiem Chrystusa na krzyżu, z którego wylała się woda i krew. Tak jakby taki znak wskazujący, że ofiara się dopełniła. Krew przynosi oczyszczenie z grzechów, wybawienie. Woda może wskazywać na żywą wodę Ducha Świętego, który będzie nieustającym, wiecznym źródłem życia w każdym z nas, kto z tego skorzysta. I to samo również czeka, tutaj czytamy
Izrael. Do tego by jeszcze można dołączyć inne proroctwo, kiedy ten strumień żywej wody się poszerza. 14:8, przeskoczę na sekundę, i stanie się w owym dniu, to już po tych wszystkich kataklizmach, już na poziomie początku tysiącletniego królestwa, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, czyli do Morza Martwego i do Morza Śródziemnego. I tak będzie w lecie i w zimie. Inne są proroctwa mówiące o tym, że kiedyś Morze Martwe będzie tak żywe, że będą tam niezwykle potężne ryby pływały, wspaniałe, a wędkarze cali uszczęśliwieni, żeby je porządnie złowić, będą na zboczach Engedi siadali. Nie wiem, czy ktoś był w Engedi. Gdyby jeszcze była okazja, to naprawdę nie można tego przeoczyć. A już na pewno nie w przyszłych czasach, to już będzie proste wtedy, ale gdyby jeszcze w tym czasie. To jest tam, gdzie Dawid się ukrywał, tak, taka małe takie jakby enklawy, oazy w tej bardzo suchej pustyni wokół Morza Śródziemnego. Przepraszam, wokół Morza Martwego. My tam byliśmy w czerwcu, w tamtych stronach, nie w samym Engedi akurat. No to tam był straszny upał, taka kwintesencja martwoty. I jeszcze to Morze Martwe, to zasolenie całe i tak dalej, nie? A do Engedi się tam podchodzi, jest dość wysoko, czyli poziom wody się tak wysoko podniesie. Myślę też, że ta woda żywa będzie to taki nadnaturalny środek Mesjasza, Króla Królów, Pana Panów, aby ożywić całą ziemię, że to popłynie dalej do wszystkich wód, mórz i oceanów, że to przetoczy się przez całą ziemię i wtedy nastąpi potężne, cudowne odrodzenie i powrót co najmniej do tej rzeczywistości Edenu w tysiącletnim królestwie. A wszystko zaczyna się na tym małym wzgórzu na obrzeżach Jerozolimy 2000 lat temu. Werset drugi. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wytępię z kraju imiona bałwanów, tak, że nie będzie się ich już wspominało. Nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. Tu wcześniej czytaliśmy o tej pokucie, już nie wspominam o tym, że osobno każdy dom, że osobno kobiety, mężczyźni, to bardzo poważne potraktowanie. Ale nie jest to płacz dla płaczu, lament dla lamentu. Tu się dzieją takie rzeczy, które są konkretnym wykorzenieniem zła i człowiek tutaj już współpracuje ze Stwórcą, aby to czynić. Czyli wymienione są, można powiedzieć, takie trzy sfery upadku, który w ostatnim czasie, czy nawet w tym czasie teraz państwa Izrael były widoczne. Sam Izrael i Jerozolima, no, wskutek swojej długoletniej historii, pełna jest takich śladów fałszywych religii. No, nie będę wymieniał, to niektórzy uważają za wielkie dzieła sztuki. Bóg mówi, to są fałszywki. Ale nie będziemy tego tu rozstrzygać. W każdym razie wiele religii chciało tam opanować Jerozolimę i tam ogłosić siebie jako tą jedyną prawdę dla świata. Tam, gdzie właśnie Wszechmogący powiedział, że to jest jego tron. No to my siądziemy na ten tron i powiemy, że jesteśmy ponad wszystkimi innymi religiami albo właśnie tą ostateczną, która zatriumfuje. I chodząc po Jerozolimie, widzimy tą różnorakość, tą walkę stylów architektonicznych, takich na Starym Mieście. Każdy, kto chodził, kto zwiedzał, to widzi, tak? Rozmaite kościoły, rozmaite meczety, rozmaite świątynie i takie inne różne. To jest właśnie skutek tych wielu wieków historii Izraela, ale też, które próbują narzucić swoje tożsamości tej ziemi, a nie to, co Pan Bóg nakazał swojemu ludowi. Ale do tego jeszcze można mówić tutaj o różnych idolach. To też trapi Izraela współczesnego, nazbierani z kultur różnych krajów wygnania, czczeni przez nich, przez młodzież i przez taką chęć bycia jak wszyscy. Ale to nie jest droga narodu wybranego, tak? Duch Mamony, no też tam jest bardzo mocno obecny.
Jeżeli byśmy popatrzyli na ostatnie zdanie Księgi Zachariasza, to jest tu napisane tak. W dniu owym już nie będzie handlarza w domu Pana Zastępów. To też jest taką antycypacją tego, co Mesjasz zrobił, wchodząc, wypędzając przekupy. Mówił, wyście z tego jaskini zbójców zrobili. Co to tutaj ma być? Gorzej niż Grecy się zachowujecie. I myślę, że to ma jakiś związek, chociaż dosłownie chodzi o Kananejczyka, więc tutaj różne problemy mogą wchodzić w grę. Druga sfera, nie zatrzymując się tak dłużej, to fałszywi prorocy. No są i będą zwodzili do końca fałszywi Mesjasze. Myślę, że jeszcze ten prawdziwy wysyp się nie pojawił. Ale to była pierwsza rzecz, jaką Jezus powiedział uczniom na pytanie o koniec czasów. Prawda? Nie mówił jeszcze o tych sprawach innych, tylko powiedział, baczcie, aby was kto nie zwiódł. Wielu powstanie w moim imieniu, czyli wielu będzie miało mesjańskie recepty. I to dotyczy szczególnie narodu wybranego i będzie dotyczyło. Oni tak trochę zawiesili tą ideę mesjańską w ostatnich wiekach, czy nawet tysiącleciach. Ale tu jest powiedziane, że najprawdopodobniej to się też odrodzi. I różni tacy pseudozbawcy, którzy tam będą twierdzić, być może pod naciskiem tej sytuacji, pod wpływem właśnie tej pogarszającej się sytuacji, kiedy ludzie będą bezradni, będą też zadawali sobie pytania, to jak mamy ufać, no to będzie taka pożywka. Tego też należy się spodziewać i Bóg się jednak z tym rozprawi, z różnymi orędownikami fałszywego pokoju i bezpieczeństwa, bo Izrael też w taką pułapkę popadnie, tak? To z innych miejsc wiemy. To mogą być także świeccy prorocy. To, że ktoś zaprzecza istnieniu Boga, nie znaczy, że nie stawia siebie w miejscu proroka, tak jak Karol Marx na przykład, który też uwiódł wielu Żydów, ponieważ było to coś, do czego oni byli przyzwyczajeni, tylko na odwrót. W miejsce Boga ustanowił jakieś prawo postępu i wieczne odwieczne tam, prawda, prawa historii, czy prawa dziejów, przez które to właśnie nastanie obiecane eschatologiczne królestwo mesjańskie, czyli społeczeństwo bezklasowe. No a dzisiaj są też inni, taki pan Harari, który jest wielkim głosicielem globalizmu, także no, będzie z czego pokutować. I trzecie, duch nieczystości. No o tym też nie trzeba tutaj za dużo mówić, ale jest liberalizm czy libertarianizm obecny w Izraelu. W różnych miejscach nawet taka grupka ogłosiła gdzieś jakieś miejsce takie w okolicach historycznej Sodomy i Gomory, no stolicą tych wszystkich, którzy są określani właśnie od tej lokalizacji. No to było takie bardzo przykre wydarzenie. Tel Awiw się szczyci tym właśnie, że jest taką bardzo otwartą, szeroko libertariańską kulturą. Tutaj właśnie przypomina mi się, że zaraz po tych wydarzeniach 7 października, po tym, tam jeden z ataków na południu, tak na Negewie dotyczył takiego koncertu, gdzie młodzież i nie młodzież się bawiła. No było tam też dużo takiej młodzieży tęczowej z Tel Awiwu, z okolic, z różnych miejsc. I zaraz po tym wpadł mi w ręce taki list, który wystosowała jakaś tam przedstawicielka tejże grupy do Gazańczyków, napisane, co wyście nam zrobili, wbiliście nam nóż w serce. To właśnie my zawsze broniliśmy praw wolnej Palestyny, tak? My w sensie społeczność tęczowa. To przecież my broniliśmy waszych praw wobec tego represyjnego systemu izraelskiego i tak dalej. A wy tutaj tylu naszych pozabijaliście. To taka ciekawostka. Ale też mówiło się o potężnej fali aborcji w wojsku, tak? Pierwsza, druga, darmowa i jeszcze innych takich zjawiskach. No więc werset trzeci. A gdy wystąpi jeszcze ktoś jako prorok, no ten fałszywy, tak? Wtedy jego ojciec i matka, właśnie jego rodzice powiedzą do niego, nie będziesz żył, gdyż
mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana. Jego ojciec i jego matka, właśnie rodzice, przebiją go, gdy wystąpi jako prorok. Brzmi to dosyć dramatycznie, ale chciałbym powiedzieć właśnie, że tam nie będzie żartów. Oni widzieli, ile zła wyszło na ten naród z powodu tolerowania fałszywych proroków. I to jest coś takiego. Jeżeli w porę nie rozprawisz się ze złem, to to zło zniszczy tych, za których ty jesteś odpowiedzialny. Po prostu w pewnych momentach nie ma negocjacji z pewnymi rodzajami zła. I Tora nakazywała, rzeczywiście, to może brzmieć drastycznie, że pierwszym, który miał uderzyć kamieniem fałszywego proroka, miał być jego na przykład ojciec. Nie wiem, czy to miał być od razu pieszy i skuteczny, czy tylko symbolicznie, no bo to trudno nam zrozumieć, tak? Natomiast myślę, że każdy drżał w tym momencie o to, żeby nie był w takiej sytuacji. Żeby tak wychować to swoje dziecko i tak go prowadzić, żeby nigdy do czegoś takiego nie doszło. Ale to właśnie fałszywe nauki, fałszywi prorocy, zaniedbanie właściwego wychowania pewnych pokoleń odbijało się później właśnie i w baalizmie, tak, i Jezebel, i te wszystkie historie, czy nawet to, co zrobił Salomon, no to, co potem trapiło i dręczyło Izrael. Tutaj chyba, patrząc też na całościowo na tą historię, to, co na pewno możemy powiedzieć, to to, że taka będzie skala gorliwości dla Boga odradzającego się Izraela. Przynajmniej nikt by się nie zawahał, tak, aby w taki gwałtowny sposób wystąpić przeciwko fałszywym prorokom i powiedzą dosyć, dosyć tego mamienia. Tak? Nie będziecie sprowadzali już tej Bożej sprawy na manowce. To już było. Gdyby ktoś chciał przeczytać stosowne miejsce, to jest 5 Mojżeszowa 13, 7-12. To też jest takie trochę trzeźwiące, bo wszystko dzisiaj jest takie pacyfistyczne i tak dalej. Natomiast sam Pan Jezus też powiedział w pewnym momencie, że jeżeli ktoś umiłuje nawet własnego ojca czy matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I myślę, że nie chodzi o taką matkę, która też jest pobożna i tak dalej, bo tu nie ma konfliktu, nie? No ale nie wiem, no, gdyby teściowa powiedziała do Piotra, słuchaj, nie chodź na te zgromadzenia z tym Jezusem, nie zajdziesz z Nim daleko, to się źle dla Ciebie skończy. Tu trzeba w obejściu tyle rzeczy zrobić, połów jeszcze ryby. I on by miał taki konflikt, prawda, kogo tu posłuchać. To Jezus mówi, no wybierz mnie. Myślę, że później były drastyczniejsze sytuacje, bo mówił, ze względu na moje imię kiedyś będziecie z synagog wyłączani. Tak, źle będą mówić o was ze względu na moje imię. I wtedy jest ta pokusa, bo przychodzą nagle bliscy i mówią, słuchaj, no w tej sekcie jesteś, tak, nie. Tu w synagodze tak mówią coś, że gdzieś przystałeś do jakichś tych tam, prawda, wywrotowców. Słuchaj, my cię bardzo prosimy, tak, jako twoi bliscy, weź nie rób nam tego. Bliscy, nie bliscy, tak? To jest bardzo dramatyczny wybór i Jezus mówi, no to co mówi. Także nie jest to dalekie od tej sytuacji tutaj, bym powiedział. A Jezus to nie jest właśnie taki hipisowski Jesus Christ Superstar, tak? Jak kiedyś taki musical próbował go przedstawić. No nie. On powiedział, że przyszedł w pewnym momencie rzucić właśnie ogień na ziemię, prawda? Zanim ten prawdziwy, pełny pokój na świecie będzie. Bo inaczej dzisiaj jego pokój byłby tylko utrwaleniem władzy złego. I tu trzeba też to właściwie rozróżnić. Także łaska ma swój czas, a potem jest sąd. I on zaczyna się od domu Bożego znowu. Werset 4. I stanie się w owym dniu, że fałszywi prorocy okryją się hańbą. Każdy z powodu swego widzenia. To jest bardzo ważne. Nie Bożego widzenia, tylko swego widzenia. Bo to właśnie tak działa. Gdy wystąpi jako prorok i nie będą się przyoblekać we włosiennice, aby mamić. To też jest, tu wiele ciekawych rzeczy można by powiedzieć, właśnie ten sposób omamiania ludzi, tak? Włosiennica, pozory pobożności. Może być dosłowna, a mogą być inne pozory pobożności. Że się mówi właśnie, jakiś to pokorny człowiek, tak? Ale czy naprawdę znane jest jego życie, no, różne sprawy, różne fakty, decyzje i tak dalej, cały kontekst.
Więc będą przybierali jakieś takie postawy imitujące innych proroków, bo często prorocy, i to nawet czytamy, ubierali się we włosiennice, tak? Umartwiali się, płakali, rozpaczali autentycznie. I to ma właśnie sugerować, że ktoś taki też idzie w te same ślady. No i ten proceder się skończy. I każdy taki nagle będzie zupełnie co innego mówił. Nie jestem prorokiem, ja jestem rolnikiem. Co wy ode mnie chcecie? Ciężko pracuję, tak? Uczciwie, od zawsze. Ktoś mnie... Nie wierzcie w to. Można to zinterpretować jako taką próbę ocalenia siebie, ale ja myślę, że jednak w nich też, w tych, którzy przeżyją, nastąpi też taka zmiana, tak? Że to będzie okazanie wstydu i skruchy. A gdy go ktoś zapyta, a cóż to za rany masz na piersi? Wtedy odpowie, to są rany, które zadano mi w domu moich przyjaciół. Tutaj niektórzy próbują zastosować czasami taką mesjańską interpretację, tak? Rany, które zadano mi w domu przyjaciół. Więc gdyby tylko ta wypowiedź była, no to by pasowało, no ale nie w tym szerszym kontekście, kto to mówi, jak to się skończy. Więc to jednak nie jest akurat werset mesjański. Natomiast jak to zinterpretować? No, tutaj jest kilka możliwości. Jedna jest taka, że był to ktoś, kto uczestniczył w jakichś takich rytualnych samobiczowaniach, takich jak prorocy Baala, tak? Czytamy, że oni tam tańczyli, skakali i sami sobie różne ciosy zadawali. A im bardziej Eliasz ich tam prowokował, no to oni jeszcze bardziej. I tego Biblia zasadniczo zabrania. Też w 5 Mojżeszowej 14:1 nie będziesz sobie takich nacięć robił, ani po zmarłych, ani po innych. A to też były nie tylko golenie tutaj, prawda, na czole, ale też właśnie takie rany widoczne na piersi. Więc być może tego kogoś, kto próbuje jakoś uniknąć konsekwencji, prawda, w ten sposób demaskują. Co to ma znaczyć, nie? Odpowiedź może być kolejnym wykrętem, ale też może być też taka sytuacja, że rzeczywiście jest to ktoś, kto otrzymał te rany jako taki znak dezaprobaty, tak? Albo próby zlikwidowania go poprzez tych gorliwych ludzi dla Boga, którzy mówią nie i koniec. I wtedy on nie powie, no to jacyś tacy dziwni ekstremiści, fanatycy mnie napadli, tylko powie, zadano mi je w domu moich przyjaciół. Innymi słowy, jeśli sprawiedliwy mnie karci, jest to jak olejek na moją głowę, tak? Przed którym wzdrygać się nie będę. Nie uważam ich za wrogów. Tu mam rany, ale moja dusza została wyrwana, tak? Z objęć piekła, kłamstwa. Ocknij się, pasterzu. Przepraszam, ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi. Właśnie, tu jest nagle takie wtrącenie. Które trochę jakby nie pasuje do całej reszty, jeżeli popatrzymy na interpretację tego. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Czyli Bóg ciągle jest tutaj narratorem. Uderz pasterza i będą rozproszone owce, ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. W bardzo takim krótkim odcinku mamy drugie potężne i szokujące proroctwo mesjańskie. Pierwsze to było to, że zobaczą, kogo przebodli, i to jest to pytanie, jak to? Przecież to mówi Bóg. Czyli to było tutaj, jeśli chodzi o 12:10, tak? Będą biadać nad pierworodnym, będą biadać nad jedynakiem. O tym ostatnim razem mówiliśmy. Natomiast tutaj też jest mowa o Mesjaszu, od razu powiedzmy, który zostaje z jakichś powodów przez Pana zastępów uderzony. Słowo mój towarzysz, po hebrajsku amit,
pokazuje na kogoś blisko związanego rodzinnie z tym, kto mówi. Co dla nas jest pośrednią wskazówką na Boże synostwo Mesjasza. Ale myślę, że tutaj nie trzeba do tego nikogo przekonywać. Natomiast pytanie jest, dlaczego Pan Zastępów uderza w swojego pasterza? To jest niezrozumiałe. Gdybyśmy cofnęli się wcześniej, jest mowa o złych pasterzach Izraela, których spotka kara. Tacy jak Antychryst, o którym też tam jest mowa. Tacy jak być może Aleksander Wielki. Trudno powiedzieć, różni próbowali się stawiać nad Izraelem. Albo wychodzili z pomiędzy braci, ale Izraela, ale byli fałszywymi pasterzami, tak, którzy myśleli o sobie bardziej, a nie o stadzie i o Bożej sprawie. I tam wcześniej Zachariasz mówi, że to są źli pasterze. Tak. Zamiast tego Bóg da swojego pasterza, ale mówi nagle tutaj, szokujące, że niech mój miecz ocknie się przeciwko mojemu pasterzowi. A za co to? Tak? To jak to, Boże? To jak traktujesz swoich towarzyszy, tak, swoich przyjaciół? Ja nie mówię swojego syna, tak? Więc na poziomie tego proroctwa myślę, że to jest kolejny szok dla tego, kto czytał i słuchał. Słowo przeciwko mężowi, znaczy gewer, to jest bohater, to jest wojownik, to są inne tytuły mesjańskie również. Kogoś, kto walczy za naród, kogoś, kto jest wielkim bohaterem tego narodu, można by było powiedzieć. Przeciwko niemu wzbudzasz miecz, Boże, Panie Zastępów, a czym to on zasłużył? Przecież jest twoim przyjacielem, jest twoim towarzyszem, jest równy tobie, ponieważ też i to znaczy, prawda, to jest taki przyjaciel, któremu kładę rękę na ramieniu jak równy z równym, tak? Uderz pasterza i będą rozproszone owce. I te słowa Pan Jezus odniósł do tej sytuacji, kiedy został aresztowany, a Jego uczniowie się rozbiegli, opuścili Go. A później ta sytuacja ciągnęła się, jeśli chodzi o całe stado Izraela. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. To może być i jest zapewne proroctwo tych wydarzeń po 70 roku, po zburzeniu świątyni, kiedy całe stado Izraela, pozbawione tego prawdziwego pasterza, pozbawione wskutek nierozpoznania, tak, Jego jako zmartwychwstałego Pana, błąka się nie tylko po Izraelu, po całej ziemi, prawda, aż do 48 roku, właściwie aż do teraz. Ale ciągle pozostaje właśnie ta tajemnica. Nagle mamy to wtrącenie. Widocznie inaczej nie można, tak? Widocznie to jest ta droga do zbawienia Izraela. Dobrym pasterzem jest Jezus Jeszua, który kładzie swoje życie za owce. Zły pasterz swoje życie chce chronić życiem owiec i na nich zarabiać, na ich wełnie. Ojciec zwrócił się, czy zwraca się do swego miecza sprawiedliwości, aby się ocknął przeciwko Mesjaszowi. Jeżeli popatrzymy na 53 rozdział Izajasza, to tam są takie słowa, ale go za nas wszystkich wydał. Jemu upodobało się utrapić go cierpieniem. No i to jest wyjaśnienie tego proroctwa. Czyli jest to tajemnica miłości Bożej do człowieka. Ten pasterz nic nie zawinił. Tak, to nie był problem po stronie mojego pasterza. Ale chciałem ocalić owce, składając życie pasterza za te owce. I w taki zakamuflowany tutaj sposób ta prawda zostaje przedstawiona. Także no tutaj dość duży okres czasu mamy, tak? Od praktycznie rzecz biorąc z tego momentu ukrzyżowania naszego Pana aż po czasy ostateczne, które jeszcze nastąpią, bo dalej jest powiedziane tak, i stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 zostanie w nim, czyli w Izraelu. No więc
dla jednych w takim literalnym rozumieniu to jest skala ofiar tego konfliktu, o którym wcześniej tutaj mówi Zachariasz, czyli w czasie wielkiego ucisku. Ale można też na to spojrzeć w sposób taki rozszerzający, że kiedy Bóg daje takie proporcje, to nie wyznacza tak od linijki. Ci zginą, ci zostaną, tak? Tylko mówi generalnie o sądzie odsiewania. No i że niestety większość zostanie odsiana, a tylko resztka zostanie niestety ocalona, bez względu na liczby. I że Bóg czyni to z Izraelem od momentu, kiedy został uderzony pasterz, czyli przez całe 2000 lat. Ten sąd trwa, jeśli chodzi o jego naród wybrany, i zakończy się wraz z jego powrotem. Ale jest dobra wieść. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. Czyli nie chodzi bardziej o taki miecz przypadkowo szalejący wśród ludzi, zabijający tego i owego, tak? Tylko o odsianie tej prawdziwej resztki od całej reszty, która zginie w Bożym sądzie. Rozdział 14, już bardzo szybko kończąc. Oto nadchodzi dzień Pana, aby gdy będzie dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. Tutaj znowu też chyba w 53 rozdziale Izajasza jest powiedziane też, że właśnie, żeby nie skłamać, przeczytam tą końcówkę, bo może się wydawać niezrozumiałe, ale to też łączy się z tym. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jakby tutaj mamy związek jednego z drugim, więc on będzie dzielił łupy. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Jest tu takie powtórzenie. Będzie dramatyczna sytuacja, miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Można sądzić, że chodzi o resztkę wołającą i nawracającą się do Pana, tych właśnie, którzy przeżywają tę szuwę. I co się stanie? Bóg usłyszy to wołanie, Mesjasz usłyszy to wołanie. Wśród tych krzyków i wołań o ocalenie będzie też słowo Barucha, Babe, Shema, Donai. Tak? Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. To może być dramatyczna sytuacja. Armie zewsząd już szykują się do zadania ostatecznego ciosu, tak? W jakiejś dzielnicy Jerozolimy. A oni na kolanach w tym momencie wołają. Błogosławiony, który... Rzucają broń, nie walczą, tak? Tylko mówią, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. I wtedy to się dzieje. Tu możemy płynnie przeskoczyć do finału, który widział apostoł Jan, żebyśmy już tak jakoś zakończyli. Bo on też to widział, ale od innej strony, tak? 19:11. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. To jest właśnie ten uderzony pasterz, towarzysz pierworodny, nad którym biadają, ale już w innej postaci, tak? W całej glorii, w całej chwale tego, co, na co zasłużył, co, jak zwyciężył dla nas. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. A więc jest tutaj też zaznaczone, w jaki sposób się to dokonało. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. To słowo wypisane w sercach
naszych i w sercach Jego narodu, tak? To jest właśnie ta istota obrzezania serca, kiedy Słowo Boże jest częścią naszej tożsamości, możemy powiedzieć. I szły za Nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior, a więc ci, których On wcześniej wokół siebie zgromadził. No to będzie wspaniałe być w tym orszaku za Nim. Może się tam znajdziemy. A z ust Jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody. No więc jednak, nie ma pacyfizmu, zło musi zostać nazwane złem i musi zostać, dokonać się rozprawa z nim. Ale to już będzie inny typ walki, nie jakaś tam szermierka, tak? Po prostu blask Jego przyjścia będzie powalał i niszczył. I będzie nimi rządził laską żelazną, więc jest spojrzenie w tysiącletnie królestwo. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie swym, na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. Ho, ho, ho. Ale to nam pięknie dopełnia tego obrazu, o którym mówił Zachariasz, tak? Będę dążył, żeby zniszczyć tych, którzy wystąpią przeciwko Jerozolimie. Ktoś powie, no takie sceny, łoj, to myślałem, że to w Starym Testamencie takie, nie? A tutaj już nie, no ale nie, ewidentnie to jest Nowy Testament i to w pełnym rozkwicie, tak, już w tym końcowym. To też jest bardzo ważne. I druga rzecz właśnie jest taka, że my tu na ziemi, i mówię to ku naszemu zbudowaniu i pocieszeniu, możemy widzieć i słyszeć już początek tych wieści wojennych, prawda, które wzbudzają strach, tętent koni, tak, gromadzą się tam statki, płyną samoloty, coś tam, co to będzie, tak. Ale jest też Boża perspektywa. A Bóg patrzy na to wszystko, na te potężne armie, na te czołgi, na to żelazo, na to wszystko i mówi, no moje kochane ptaszki, zlatujcie się, zlatujcie. Patrzcie, co tu do was idzie. Zapraszam was wszystkie na ucztę. Inny psalm mówi, Wszechmogący patrzy z góry i się śmieje z nich. Zapamiętajmy to, co było na początku powiedziane, że tą wyrocznie mówi ten, który to wszystko stworzył, w którego ręku jest każde nasze tchnienie, bez którego woli nie spadnie włos z naszej głowy. To jest Król Królów i Pan Panów. Jemu niech będzie chwała. Maranata, przyjdź Panie Jezu.